Cześć, witam was gorąco. Jesteśmy w Kaliszu na charytatywnej imprezie. Pomaganie jest trendy. Hejka, tutaj Emilka i Kamila z Teamu X. Jesteśmy właśnie na Charity Rides with Distance, organizowanym przez Fundację Duszek Babu. Warto pomagać! Cześć, z tej strony Patrycja. Bardzo się cieszę, że z nami jesteście. W tym roku mamy wyjątkowo dwa cele. Naszym głównym celem oczywiście jest oddziały neonatologii, na które zbieramy pieniądze. Przede wszystkim na Kaliski, Ostrowski, Pyrzewski Szpital, na nasz region. Ale też taki drugi cel to jest Jagódka, chora na SMA. Niestety nadal zbiera na najdroższy lek świata 9 milionów złotych. Brakuje 1 200 000, natomiast 1 200 000 chyba nie jest taką małą sumą. Ekipa, która się zajmuje Jagódką, która codziennie zbiera tą młodzież, wpada na świetny pomysł zbierania odzieży. Zmiana sezonu, możemy tą odzież posprzątać sobie szafę, a jednocześnie za każdy kilogram 6 zł wpływa na konto Jagódki. Impreza jest tak zorganizowana, że jest dla starszych i dla młodszych, jest bardzo dużo atrakcji, jest tu fajnie, dopisuje nam pogoda, więc tylko tutaj być i korzystać z tego czasu. No i pomagać, bo pomaganie jest trendy. Pierwszy raz w życiu wpadałam w poślizg kontrolowany. Emocje są trudne do opisania, bo jest adrenalina. Było mega przerażająco. Kamila jako pasażer też się bała, więc nie wiem, jak to będzie już w naszej konkurencji. Oczywiście ja wygram, bo jestem najlepszy, no ale z tym to trzeba się pogodzić. Ale było to dla mnie doświadczenie niecodzienne. Dzisiaj wraz z Duszkiem Babu będziemy bili rekord polski w tańcu Babu. Wszystkie pieniążki zostaną przeznaczone na dzieciaczki. Nasza fundacja od samego początku nie zbiera pieniędzy w formie zbiórek, w formie puszek. Dajemy coś za coś. Cegiełką są nasze witaminy, natomiast w zamian za to dajemy dostęp do wszystkich symulatorów, do wszystkich, do strefy dziecięcej i oczywiście, jak widać, chyba najważniejszy punkt, czyli Team X, czyli Misie Koterski, czyli gwiazdy, zdjęcia, autografy. To chyba w tym roku zadziałało najbardziej i na pewno w przyszłym roku będziemy to powtarzać, czyli w tym kierunku właśnie. Była dobra zabawa, ludzie świetnie się bawili, więc naprawdę fajnie, że tu przyjechałem. Pozdrawiam.